pszczoły. Pszczoły miododajne, te, które nam dają z jednej strony miód, ale z drugiej strony także inne pożytki ze względu na to, że zapylają rośliny. I to te rośliny uprawne, czyli dzięki nim mamy po prostu co jeść. Dziś na temat tych pszczół mam przyjemność rozmawiać z panią dr Aleksandrą Łangowską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę pani, podobno tych pszczół jest mniej, podobno chorują, podobno nam giną. Co się dzieje? Dlaczego? I czy możemy coś zrobić, żeby było lepiej? Jeśli chodzi o pszczoły miodne, to sytuacja nie jest tak oczywista. Na pewno jest problem, to znaczy pszczoły zmagają się z chorobami, z zespołami chorób nawet, których podłoże nie jest do końca poznane. Z drugiej strony populacja światowa pszczoły miodnej, bo o tym gatunku mówimy, właściwie powoli, ale rośnie, rośnie też produkcja miodu. I te kłopoty, które mają pszczelarze, którzy, no większość pszczół na świecie to są pszczoły, nazwijmy je udomowionymi, chociaż nie wszyscy zgadzają się, że można pszczoły nazwać pszczołę miodną gatunkiem udomowionym. W każdym razie wszyscy pszczelarze zmagają się z chorobami pszczół, pomagają pszczołom wyjść z tych chorób, czy zwalczać je, ale też nie we wszystkich rejonach pszczoły są tak bardzo narażone na ryzyko chorób. I cały taki szum się chyba zaczął w 2006 roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych pojawiły się śmiertelności, tak zwane upadki rodzin pszczelich, przekraczające takie standardowe. Tak? Każdy pszczelarz właściwie powinien się liczyć z tym, że po zimowli, po zimie traci około 10 rodzin, może stracić około 10% rodzin, które posiada, rodzin pszczelich. Nie jest to oczywiście jakaś tam konieczność, tylko przeciętnie tak to wygląda i 10% straty rodzin nie są powodem jakby do jakiegoś alarmu. Tymczasem te upadki rodzin pszczelich sięgnęły 30% i są rejony, gdzie nadal w czasie zimy, a nawet w trakcie sezonu tego produkcyjnego, kiedy pszczoły są bardziej aktywne, wyfruwają na zewnątrz ula, że te upadki, czyli te śmierci całych rodzin są wysokie, tak? Zaskakująco wysokie. Czy istnieją jakieś sposoby, żeby zaradzić temu, na przykład jakieś środki lecznicze, coś, co pozwala no jednak przywrócić zdrowie pszczół? No i po drugie, wspomniała pani o tym, że w innych krajach jest wzrost produkcji miodu, czyli jest dobrze. No to w takim razie, no dobrze, no w jednych jest gorzej, w drugich lepiej, to może w ogóle nie ma potrzeby, żeby się tym zajmować. To nie jest problem tylko rodzin pszczoły miodnej, tylko ogólnie pszczół, również pszczół dziko żyjących. Takim problemem tych pszczół jest pasożyt, który występuje w, no powiedzmy od lat 70., 80., zależy w której części świata. We wszystkich pasiekach pszczelich nazywa się, nie ma polskiej nazwy, Varroa destructor. To jest takie roztocze, które pasożytuje na zewnątrz ciała, pasożyt zewnętrzny, tak przypomina kleszcza na ciele pszczół i to jest pasożyt znany przecież już od dziesiątków lat, a jednocześnie do tej pory nie potrafimy sobie z nim poradzić, to znaczy pszczoły bez pomocy pszczelarzy giną. Właściwie są pojedyncze takie populacje pszczół dziko żyjących, poza jakby kontrolą pszczelarzy, są takie enklawy również w Europie, gdzie są pszczoły dziko żyjące w dziuplach drzew i one sobie radzą w jakiś sposób, są w stanie przetrwać. Natomiast te populacje hodowlane, czyli znakomita większość pszczół na świecie, to są bez pomocy pszczelarza giną po 2-3 sezonach. Ale to można powiedzieć, że to jest tak jak z ludźmi. No ci, którzy żyją w trudnych warunkach, to oni zawsze jakoś tam muszą sobie poradzić, a ci, którzy no, mają jednak trochę tego komfortu, no są po prostu bardziej wydelikaceni, ale z drugiej strony również przynoszą lepsze, w cudzysłowie, plony, czyli są bardziej, nazwijmy to, twórcze. Ale pani doktor, bo tak zacząłem od tej choroby pszczół, od tego, co budzi obawy, no bo jak nie będziemy mieli tego miodu, a zwłaszcza jak spadną nam plony, no to będzie to bardzo poważny problem. Ale pani zajmuje się tymi pszczołami już pewnie od wielu lat, chociaż no, może nie tak bardzo wielu, sądząc po pani. Natomiast proszę powiedzieć, właśnie co ciekawego jest w życiu pszczół, że panią trzyma właśnie przy tej dziedzinie?
Pszczoła miodna to jest taki gatunek, którego albo się człowiek boi, albo zapada głęboką miłością, zacznie pałać do tego gatunku głęboką miłością. I w moim przypadku też tak było. To jest właściwie ten kontakt z pszczołą miodną, to był przypadkowy na studiach. I te pszczoły mnie porwały i porwały kilkoma rzeczami. Jeśli No na zacznę tak, przykład. na przykład takie drobiazgi, to chociażby to, że zapach, wspaniały zapach pszczół, wygląd. One są bardzo delikatne, ciepłe, puszyste, miłe, ale to są takie drobiazgi. Tak naprawdę najbardziej fascynujące jest biologia tych No pszczół. właśnie, to jaka jest ta biologia? Pszczoły miodne to są zwierzęta tak zwane eusocjalne. Eusocjalność to jest taki stopień organizacji społecznej, właściwie najwyższy znany stopień organizacji społecznej. I te zwierzęta, które się charakteryzują tą eusocjalnością, czyli taką społecznością właściwą, one muszą spełniać trzy kryteria. To znaczy, uznaje się, że to są gatunki, u których jest podział pracy, ale to podział pracy reprodukcyjny, to znaczy część osobników się rozmnaża, a część osobników się nie rozmnaża. Druga rzecz to jest współwystępowanie pokoleń, to znaczy, że rodzice, czy właściwie matka, muszą żyć tak długo, żeby dożyć spotkania się z dziećmi. Wtedy dzieci mają szansę pomóc rodzicom w pracy, w różnorakiej pracy, chociażby w opiece nad potomstwem. I to społeczeństwo pszczele jest właściwie bardzo, bardzo proste, a jednocześnie bardzo wyrafinowane. Tam rządzą tym społeczeństwem bardzo proste zasady, które są z drugiej strony szalenie plastyczne. Pszczoły w niesamowicie taki elastyczny, plastyczny sposób adaptują się do zmieniających się warunków środowiska. I te dwie rzeczy. Pierwsza rzecz taka, że są zwierzęta, u których większość osobników się nie rozmnaża, bo u pszczół miodnych większość osobników to są samice. 20, 40, 80 tysięcy takich samic w jednej rodzinie, nazywamy je robotnicami. I jedna samica, jedna jedyna, która się rozmnaża, która ma pełną płodność, pełną możliwość składania jajeczek. Ten fakt, że istnieją takie społeczeństwa, bo to nie tylko u pszczoły miodnej istnieje, chociaż nie ma wielu takich gatunków, jest czymś, co się wydaje kompletnie paradoksalne, bo biolodzy wiedzą, że celem życia każdego zwierzęcia czy rośliny jest wydanie potomstwa, właściwie pomnożenie swoich genów. Więc w jaki sposób ewolucja mogła sprawić to, że powstały zwierzęta, tak, które się nie rozmnażają? Absolutnie się nie rozmnażają, tylko pomagają innym. Kompletny altruizm wbrew takiemu zdrowemu rozsądkowi i wiedzy, którą posiadaliśmy. Wiadomo, że są trutnie, że te trutnie właśnie pomagają w tym, żeby ta pszczoła matka się, nazwijmy to, rozmnożyła, żeby tam złożyła te jajeczka, potem larwy i tak dalej. Ale mnie jedna rzecz fascynuje. Czy takie pszczoły, te robotnice, czy one mają jakąś przyjemność? No bo człowiek na przykład pracuje, może bardzo ciężko pracować, ale jak ma jakąś nagrodę. Jaką nagrodę mają takie pszczoły robotnice? Ja już to pytanie zadawałem również pani koleżance, bo no właśnie, no to jest coś niesamowitego. One tak fruwają tam, zbierają trochę tego pyłku, czy tam potem tego nektaru. No dobrze, ale tak lata to i z powrotem pracuje, 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 no ale gdzieś jest ta nagroda? No po coś ona to robi? Jest jakiś cel. Tak jak już wspomniałam, tym celem, tym nagrodą jest rozmnażanie się. To nie chodzi o No ale doraźną ona się nie płodność, rozmnaża. ale przekazuje swoje geny przez swoją matkę. Tutaj na społeczeństwo pszczele i innych wielu gatunków eusocjalnych patrzymy nie jako indywidualne jednostki, tylko właśnie na całą tę rodzinę, bo ta społeczność to jest właściwie rodzina, matka i jej córki, no i tam paru synów czy paruset. Nazywamy to superorganizmem i tak naprawdę celem każdego tego osobnika jest doprowadzenie do tego, żeby jak najwięcej genów przetrwało. My ze swoimi krewniakami przecież dzielimy jakiś tam odsetek genów. My ludzie najczęściej z braćmi, z siostrami 50%, z rodzicami równo 50%.
Ale u ludzi to jest tak, że podobno z rodziną najlepiej jest na zdjęciu i to pod warunkiem, że jest się z boku, żeby można było to zdjęcie obciąć. No więc to nie zawsze te sprawy rodzinne nas trzymają, czasem powodują konflikty, a u pszczół akurat nie. Musiałabym tu tłumaczyć, jakie są hipotezy, dlaczego w ogóle ta właśnie bezpłodność powstała u robotnic. No właśnie, W dlaczego? dużym, takim bardzo dużym skrócie i w pewnym uproszczeniu, samce powstają z jaj niezapłodnionych i one mają połowę genomu matki. Po prostu tylko mają matkę, nie mają ojca, więc mają połowę genomu, mówimy, że są haploidalne. Natomiast samice, wszystkie samice i matka, i robotnice powstają tak jak u ludzi na przykład, czyli powstają z komórek zapłodnionych. I one są diploidami. I ten fakt powoduje, że są pewne, taka jakby asymetria w porównaniu na przykład z nami w pokrewieństwie. To znaczy, robotnice są bardziej spokrewnione ze swoimi siostrami niż ze swoimi córkami. Czyli mają więcej wspólnych genów z siostrą niż z własną córką, więc jeśli one opiekują się siostrą, to pomagają przetrwać większej puli genowej, niż gdyby same przystąpiły do rozmnażania. To znaczy, to jest duże uproszczenie, bo tak naprawdę w rodzinie pszczoły miodnej te siostry, czyli te robotnice, nie są to pełne siostry, to znaczy wiele z nich to są półsiostry, czyli wszystkie mają tę samą matkę, ale mogą być po różnych ojcach, czyli mają różnych ojców. Co jeszcze bardziej zmienia te proporcje pokrewieństwa pomiędzy nimi, do tego stopnia, że samicom nie opłaca się składać jajeczek niezapłodnionych. Jeszcze raz przypomnę, z jaj niezapłodnionych powstają samce. Gdyby robotnica rozmnażała się i składała jajeczka niezapłodnione, to z tym samcem byłaby spokrewniona w 50%. Jednocześnie, gdyby się opiekowała swoimi siostrami, to z nimi jest spokrewniona w 70%. I powiedzmy, ten jej zysk, jakby ta opieka, ta pula genów, którą dzieli, nad którą się opiekuje, którą powieliła, to są te 75% wspólnych genów z siostrą i 50% wspólnych z synem. Natomiast z braćmi robotnicy są spokrewnione mniej, bo tylko w 25%. Więc pytanie jest takie, dlaczego robotnica nie składa jajeczek niezapłodnionych, tylko jednak opiekuje się braćmi, z którymi jest słabiej spokrewniona? Bo jej się to lepiej opłaca. Opłaca jej się dlatego, że robotnice potrafią rozpoznać, które jajka zostały złożone przez robotnicę, a które przez matkę. One mają inny zapach. I w związku z tym robotnica nie życzy sobie, żeby opiekować się synem swojej siostry. To jej się nie opłaca, bo on jest za mało z nią spokrewniony. W związku z tym robotnice zjadają jaja innych robotnic, a niezapłodnione, a pozwalają tylko na rozwój jaj niezapłodnionych pochodzących od matki. Więc skoro ja zjadam jajka mojej siostry, to wiem, że moja siostra zje moje jajeczka. I mi się to nie opłaca. Mi się to po prostu nie opłaca. Ale zaczęliśmy od tego, że tych pszczół jest mniej, że coś mówi się, że możemy pszczołom pomóc na przykład przywracając te łąki kwietne czy łąki miododajne, bo są różne nazwy. Czy rzeczywiście to pszczołom pomaga, czy to jest korzystne dla owadów? To jest chyba najlepszy sposób, w jaki możemy pszczołom pomóc. I to dotyczy pszczół miodnych, ale również pszczół dzikożyjących, tych 20 tysięcy gatunków pszczół dzikożyjących, które mamy na świecie, czy powiedzmy tych 480, które występują w Polsce. Wszystko jedno, jak wielka jest ta różnorodność gatunkowa pszczół w danym rejonie, każda dodatkowa roślina kwitnąca, kwietna jest po prostu ratunkiem dla pszczół. Nawet ta różnorodność tych roślin kwitnących, bo przecież myślę, że każdy zauważył, że kwiaty różnią się między sobą wyglądem. Niektóre mają takie długie No rurki, tak. niektóre są bardzo płaskie, także nawet mucha swoim super krótkim języczkiem może się pożywić nektarem, który jest na dnie tego kwiatka. Więc i pszczoły również są zróżnicowane. Nie mówię o pszczole miodnej, tylko ogólnie o tych gatunkach pszczół. Różnych, od posiadających bardzo krótki języczek do posiadających bardzo długi języczek. I pszczoła miodna jest gatunkiem mocno wspieranym, właśnie ze względu na to, że produkuje miód,
ze względu po prostu na pszczelarstwo jest gatunkiem wszechobecnym. Właściwie w każdym rejonie są pszczoły miodne, gdziekolwiek się nie przeprowadzi badania, w centrum miasta najwięcej jest pszczół miodnych, pomimo że tam jest też wiele innych gatunków pszczół dziko żyjących. I pszczoła jest wspomagana przez pszczelarzy, właśnie to, że leczymy choroby, właśnie to, że stwarzamy im warunki do tworzenia rodzin silniejszych, czyli bardziej licznych niż wytworzyłyby w naturze. To, że podwozimy, my pszczelarze, tak, podwozimy te pszczoły bliżej tych łanów kwitnących kwiatów, to my im bardzo mocno pomagamy. Jednocześnie są obawy, że ta wszechobecność pszczoły mionej, ta jest stosunkowo uniwersalność, ona ma ten języczek ani długi, ani krótki, także ma to bardzo duże spektrum tych roślin, które odwiedza, może powodować, że pszczoła miodna będzie konkurować z pszczołami dziko żyjącymi. Więc jeśli chcemy pomóc pszczołom, czy to pszczole miodnej, bo jesteśmy pszczelarzami, czy bo lubimy miód, czy wszystkim pszczołom, to łąki kwietne, ale również nasadzenia drzew i krzewów kwitnących w różnych porach roku, to jest najlepsze, co możemy zrobić. Niekoniecznie budowa gniazd, chociaż to jest bardzo przyjemne posiadanie gniazd dla pszczół tych samotnie żyjących i obserwowanie ich pracy, ale to jest mniej istotne niż dostarczenie po prostu bazy pożywienia. Pszczoła miodna ma też taką przewagę nad większością pszczół dziko żyjących, że jest świetnym lotnikiem. Lata na bardzo długie dystanse, to znaczy 3 km, a nawet do 7 potrafi, jeśli jest taka konieczność, bo po prostu jest głodna, a nic nie kwitnie w pobliżu. A pszczoły dziko żyjące mogą przelecieć na dystans nawet tylko 100 metrów czy kilkuset metrów i dalej nie. Jeśli w pobliżu ich gniazd nie będzie pokarmu, to one zginą. Stąd takie monokulturowe uprawy nie są dobre dla pszczół. Pewnie rzepak jest świetnym pożytkiem, tak zwany pożytek to jest źródło pokarmu dla pszczół. Mamy całe hektary rzepaku, który świetnie nektaruje, który wytwarza dużo pyłku kwiatowego, a pyłek kwiatowy jest niezbędny do rozwoju pszczół, bo to jest źródło białka dla larw i dla młodych pszczół, ale rzepak przekwita, tak? Parę tygodni kwitnie, przekwita i pszczoła miodna być może przefrunie przez ten łan, gdzieś tam znajdzie inny pokarm, a pszczoły dziko żyjące, które gnieżdżą się pewnie na miedzach tego łanu, nie będą miały co jeść za chwilę. Także każde nasadzenia roślin, siewy, łąk, kwiatki na balkonach, wszystko to jest naprawdę świetny sposób, zarówno żeby wspomóc pszczołę miodną, jak i pszczoły dziko żyjące. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za tę wspaniałą rozmowę. Było mi ogromnie miło się z Panią spotkać i życzę w takim razie zarówno Pani, jak i pszczelarzom, żeby te pszczoły miały się jak najlepiej. A moich widzów i słuchaczy zapraszam na spotkania z ciekawymi ludźmi.